Trzeba to powtórzyć. Mnie wystarczy na cały rok. Popieram Daphne. Kolejka duchów jest najstraszniejsza i najfajniejsza z całego Halloween. Pogięło cię? Ta przejażdżka to był mały pikuś. Tak, pikuś. Czy nikt was nawet troszkę nie przestraszył? Ani ten żłopiący krew wampirek? Czy wyjący wilkołak? Ani wredna wiedźma? Nieźle, kochani, ale mnie i Skubiego nie przerażają te lipne strachy. Tak, są lipne. Poważnie? Nawet takie w halloweenową noc? Pogięło was? Halloween to jedyna noc, kiedy wiemy, że wszystko jest lipne. Rozejrzyjcie się wokół. Wszędzie jak okiem sięgnąć same udawane wiedźmy i duchy podróbki. Wata cukrowa. Ale przyznam, że święto wymyślone, żeby wcinać cuksy, nie może być złe. Hej, spójrzcie na to! Sensacja Halloween. Nieziemski kracki, arcymistrz magii. To będzie super. Lecę po bilety, bo je wykupią. Przebijesz to, Scooby? Scooby-Dooby-Doo! Scooby! Podpiszesz wniosek przeciw wampirom? Te sprawy chętnie poprzemy. U nas panoszą się demony! U mnie panoszą się parówki. Głupcy, głupcy powiadam! Czy ulegniecie tej pokusie i pozwolicie się zwabić do zębatej nory tych krwiopijców? Czas na mnie! Parówki! Paróweczki mniam! Ej, Scooby, skoro tak dobrze karmią nas na dworze, to ciekawe, co serwują w środku? Na świecie nie ma prawdziwych wampirów. Tak jak klientów, którzy płacą za wstęp. Och, jeszcze 5 wejściówek za fliko i w tym roku nie wyjdę na swoje. Kurczę, to nie jest ukąszenie, o jakie mi chodzi. Zaprosił nas Vincent Van Helsing, właściciel... Tak, tak, Lita Rutland, szefowa jarmarku. Wiem, kim jest Van Helsing. Niestety tylko ja jedna. Widzicie? Wampiry są modne, a wampiryczny autor nie sprzedał żadnej książki. A może po prostu ma zły dzień? Tak, może. To jeden z czołowych ekspertów od historii wampirów. Możliwe, ale jego staroświeckich bajeczek już nikt nie chce czytać. Znam wszystkie jego książki. Tak sądzę. Cóż, życzę słodkiej wyżerki za friko, to znaczy miłej zabawy na jarmarku. Przyjazna dusza. Oh!
Scooby-Doo.